Siema, 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 cześć kochani, czy wszyscy są gotowi? Ja jestem tutaj z moim tematycznym kubeczkiem Star Fox Coffee, gotowy na pokaz gier Nintendo, który zacznie się już za 5 minut. Jak tam po długiej, ciężkiej nocce przetrwaliście? Wybaczcie moje fantastycznie ułożone włosy, ale wyskoczyłem świeżo z prysznica, bo ekscytacja była taka, że musiałem wziąć zimny prysznic. Nie no, żartuję. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby pokazali dzisiaj coś wielkiego i coś interesującego. Ale zobaczymy, wyjdzie w praniu. Może troszeczkę nowego Super Mario, zobaczymy więcej. Wątpię, żeby ogłaszali dużo nowych rzeczy. Z uwagi na to, że nie ma żadnej konferencji Nintendo w tym roku, nie ma nawet Nintendo Direct z jakiegoś powodu. Zobaczymy. Ten pokaz ma trwać niecałe pół godzinki, więc myślę, że szybko się zawiniemy. I prawdopodobnie nie będzie potem z tego żadnego krótkiego podsumowania, bo nie będzie za bardzo co podsumowywać w konferencji, która będzie się składała z trailerów i miała 30 minut. Daj mnie Poki i Fire Emblem na Switcha. Chciałbym Poki na Switcha. Dzięki za subka, Dekakura. Może pokażą kurliki, chociaż wątpię, jak one szybko rosną. Ale co, że moje włoski? Bingo będzie, jak mi ktoś się podlinkuje, to możemy na nie zerknąć. Nowe konsole, a nic nie pokazują. No bo Nintendo ma taką politykę, że oni pokazują na bieżąco cały rok. Średnio co parę miesięcy jest jakaś taka pokazówka Nintendo, gdzie oni pokazują, co mają. Dobra, patrzmy na Bingo Nintendo, póki mamy jeszcze chwilę czasu. Smash Brothers Switch Port. Chciałbym, ale wątpię. Data DLC do Zeldy? Prawdopodobne. Puppets, czyli te pluszowe mapety. No, Boże. Słówko mi wyleciało z głowy. Wątpię, żeby były. Mario Party być może. No, Pokémon Stars już raczej zaorane. Cześć kapelusznik, dzięki za słupka. F-Zero? Wątpię. Fire Emblem? Być może. Plany dla wsparcia online? Bardzo wątpię, bo to nie jest Nintendo Direct. Wirtualna konsola? Nie spodziewałbym się. Wycieknięta gra? Możliwe, ale chyba nic nie wyciekło. Kurliki się nie liczą, bo już zostały pokazane. Chyba, że nam zabraknie. Podsumowanie konfesony. Średnio, ale było dużo zapowiedzi. Poza tym nie wiedziałem, że można tak ulepszyć South Park. Polecam gameplay to w 60 fps oraz mam nadzieję, że Nintendo nie zawiedzie. I nie doczytałem do końca. O, a kończy nam się czas, więc będę się musiał streszczać. Przepraszam bardzo. Okej. Samus Aran. Dostanie nową grę? Chciałbym. Wirtualna konsola GameCube'a. Zabiłbym za to. Ale kogoś... Wiecie co, nie mówcie tego policji. Remake'i Pokémonów na 3DS-a, Diamond, Pearl, Platinum... Wątpię, za wcześnie na to. Wii U... Gry Wii U na Switchu, też na to za wcześnie moim zdaniem. Indyki na pewno będą. 3-letnie gry z Xboxa albo PlayStation na Switchu. Bardzo prawdopodobne, patrząc po Skyrimie. Remake HD czegokolwiek. Też bardzo możliwe. Następna gra z Kirbym. Za dużo ich chyba było ostatnio. Wątpię, że będzie gra z Kirbym. Legend of Zelda na komórkach. Czemu nie? Robot Chicken. Chyba nie tym razem. SNES Classic. Jest taka możliwość, ale wątpię, żeby pokazali. Pewnie na Gamescomie. Animal Crossing. Nie będzie moim zdaniem. And now we'll switch. Zobaczymy. I Reggie będzie gotowy. Oby był. Jak Reggie nie będzie gotowy, to ja nie wiem, co to będzie. Ale nie wiem, czy się Reggie w ogóle pokaże. Nie wiem, co to zaplanowali na ten spotlight. Magikarp Jump DLC będzie na pewno. Pewnie będą trailery, które już były. Niewykluczone. 5, 4, 3, 2, 1...
Tak, cicho. I tu mamy na maksa. No dobrze. Armsy na dzień dobry. Rocket League widziałem. No to jest spoko. Mamy Pokena. Czy słyszycie dobrze audio? No strasznie cicho puszczają. Mogę spróbować jeszcze trochę podbić. No i fifka. Splatoon. Ładny trailer, ale taki, kurczę, nie w stylu Nintendo, nie? Taki poważny jakiś. Jest Reggie. Is fun. The game is a battle. If it's not fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? It's a test that you pass or a quest that you fail. A race against time. Fun and battle always locked together. But the game is also something else. It's a journey, a passport to new worlds. Maybe even an odyssey. A look, a feel, an exploration. Close your focus and open your mind. Strasznie poetycko. Yes, the journey requires the right ticket. And that ticket is Nintendo Switch. But in the end, it's not just where you can take your game. Whoa, jakie VR. It's where your game can take you. So let's go. Więc nie będzie chyba żadnych konferencji na Gamescomie tego typu, więc raczej nie będzie live komentarza. Reggie bardzo poetycko powiedział nam, że... Story goes that when the world was young, everyone in Ulrest lived on the world tree, together with our divine father, the architect. Xenoblade, prawda? They called that paradise Elysium. Reggie mówił, że bez walki nie ma przyjemności, a bez przyjemności nie ma gier, czy jakoś tak. Więc jeżeli gra nie sprawia przyjemności, to po co grać? A jeżeli nie ma wyzwania, to gdzie jest zabawa? O! Blade. Znalazłem swoją moją ulubioną bohaterkę. As the driver of the Aegis. Can you... Take me to Elysium. I'm in. Let's go to Elysium. I'll take you there myself. Będę musiał zrobić wam nieprzyjemny dźwięk w uszach. Sorry. Pyra! Here! Coming in! Got it! O, fragmencik gameplayu. Framerate nie nadzwyczajny. O, wow. Dobre zbroje mają tam, widzę. Now that you have come this far,
There can be no turning back. You and that sword can't be! No, Face Audio jest zmaszczony z jakiegoś powodu. O Jezu, jedna pani spadła. Xenoblade Chronicles 2. Jakaś data? Zima 2017. Czyli pewnie na święta przyjdzie. Sometimes you need a hero. A sword swinging, fire wielding, stone cold hero with an insatiable appetite? Kirby znowu. Co? Nie zgadłem, mówiłem, że nie będzie Kirby'ego, bo ile można. No, holiday znaczy końcówka roku. Holiday nie znaczy dosłownie święta w języku po amerykańsku. I nie, to nie znaczy wakacje. Dziki, hej! Ładny ten Kirby, ale Kirby jest zawsze ładny. Widzę, że tryb do 4 osób będzie. O, ile jabłek. Nie jestem pewien, czy to chrupa Kirby, czy ten livestream, bo strasznie biedny jest ten livestream od Nintendo. Konnichiwa! Hi everyone, I'm Shinya Takahashi from Nintendo. I hope you've been enjoying the journey with Nintendo Switch so far. Też stoi na green screenie. When I found out that Nintendo Switch is being accepted by video game fans from all over the world as a home console that could be taken with you anywhere, I felt so relieved. Kerem, holidays to są wakacje, a holiday to są święta. Share the experience. This idea was how we hoped people would play with Nintendo Switch. But people are coming up with many creative ways to play, in all kinds of places, in many more ways than we expected. This summer, Nintendo and its third-party partners will release many multiplayer games that can be played anytime, anywhere, and with anyone. We hope there will be many heated competitions that will be ignited by Nintendo Switch. Now, we'll continue our look at even more new game worlds for Nintendo Switch. But before we do, there is one announcement we'd like to share from our very special friend. Please take a look. No dobrze, nic nam nie powiedział, oprócz tego, że będzie... O, Pokémony! Hi everyone. I'm Tsunekazu Ishihara from the Pokémon Company. Just the other day, we announced that Pokken Tournament Deluxe is coming to Nintendo Switch. This is the latest version of the premier Pokemon fighting game. Two people can dive right into battle using two Joy-Con controllers. So you can experience heated Pokemon. Potwierdzają, że będzie tryb dla dwóch Joy-Conów w Pokenie, co było w miarę oczywiste. There are some fresh additions, including new Pokemon. Nowe Pokemony. And this deluxe version of the game will be on display at E3 for attendees to play. No i będzie można pograć na E3, jeżeli tam jesteście. I have one more announcement. Jeszcze jedno ogłoszenie. Game Freak has begun developing a core RPG Pokemon title on Nintendo Switch. Ah! It may not release for more than a year, but we hope you'll look forward to it. Game Freak zaczął pracować nad RPG-ową grą o Pokemonach na Switcha. This year's E3. Ale premiera będzie daleko, daleko w przyszłość, na pewno nie w ciągu roku, mówi. Czy najprawdopodobniej nie wcześniej niż za rok. Bardzo fajna informacja.
Nie potwierdził, że to będzie główna gra, tylko że to będzie RPG-owe gra o Pokemonach. Oby to była nowa gena. We hope you look forward to them as well. Now let's continue on with the journey with Nintendo Switch. No kurczę, jak wydadzą Pokémony na Switcha, to się zacznie sprzedawać jak porąbane. Oby nie 2019. Końcówka 2018 byłaby spoko. W Polsce Switcha ma Archon Heliquaz. No jak będzie po co go kupić, to będzie go miało więcej osób. Powiedział Core RPG Pokémon Game. No niby tak. Metroid Prime 4 na Nintendo Switch. Ale najwyraźniej bardzo wcześnie jeszcze w produkcji, z uwagi na to, że nie ma nic pokazane. Znowu pewnie ze 2 lata. Każda historia ma dwie strony. Każda... Znowu Yoshi. Każda plansza... Yoshi! Zatem wełniak. No Nintendo ora w tym roku grami. Nie spodziewałem się żadnych dużych ogłoszeń. Ładny ten Yoshi. Widzę, że z Yoshi zrobili taką... Oddzielili go strasznie od Mario. Gry z Yoshi to były takie Mariany kiedyś, a teraz taką kompletnie zupełnie inną stylistykę gry o Yoshi mają niż dawniej. Gra na grę medytatywnie. Nie, dla dzieciaków idealnie. Dla taka... do relaksu. Byle żeby była dobra. Yoshi 2018. Chyba nie jest końcowa nazwa. Dawno temu było sobie małe królestwo, które chronione było przez świętego smoka. Ale pewnego dnia pojawił się zły smok. Jaki plot twist. Przyniósł chaos i zniszczenie. By chronić swych ludzi, rodzeństwo wyruszyło, a tak zniszczyć smoka z innymi bohaterami, którzy pojawili się z innych światów. Co? Jestem fantastycznym lektorem. A mnie wkurza ten pasek na górze livestreama. Coście zrobili mi ten gestem live'em. Wygląda jak na Switcha. No matter the danger, we can overcome it if we're working together. All right, let's move out. Working together. OS ma swoje wady. A to nie jest gameplay z Xbox One. Fire Emblem Warriors. Jesień 2017. Ładnie. Konnichiwa. I'm the Legend of Zelda series producer, Eiji Aonuma. No dobrze, dowiemy się więcej o DLC. You may have heard about it during Bethesda's showcase that was held a few days ago. A nie. It was announced that select Zelda items will appear in the Nintendo Switch version. Tego się nie spodziewałem. O Skyrimie słyszymy, że dodatkowe rzeczy Zeldy pojawią się w Skyrimie. Dobrze, że pokazali, że oglądamy Nintendo. Next up, we'll take a look at the DLC packs for the Legend of Zelda. Żebyśmy się nie pomylili. No dobrze, wyruszamy w nową przygodę w Hyrule, czyli wreszcie DLC z Zeldy. Cześć, Link.
Próba miecza. To jest ten tryb, gdzie sobie trzeba radzić z coraz trudniejszymi przeciwnikami, prawda? Fajnie wygląda. To jest fajne, bo ścieżka się rysuje, pokazując, gdzie byliśmy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach gry. Fajne do szukania, na przykład kapliczek. Nowe maski i zbroje, cała maska koroków. Master Mode, ten super wysoki poziom trudności. Easy. Expansion Pass DLC Pack 1. Jestem średnio zainteresowany tym z uwagi na to, że uważam, że większość tych rzeczy powinna być za darmo w grze. Śpiewaj. Dodatkową zawartość, nowe wyzwania i tak dalej mogli sobie zostawić do DLC, ale takie usprawnienia interfejsu, uważam, że wszyscy to byli powinni dostać. No, wszystkie waifu. Waifu Romancing Pack. DLC Pack 2, The Champion's Ballad, okej. 30 czerwca, DLC Pack 1, zima 2017, DLC Pack 2. Myślałem, że to będzie jakiś DLC romansowania. I have one more announcement that I'd like to share. The four champions that appeared in The Legend of Zelda Breath of the Wild will be available as amiibo. The Zora champion, Mipha. The Goron champion, Daruk. Super, że będą amiibo z championami. Champion, Rivali. Ale... And the Gerudo champion, Urbosa. Do tej pory nie da się... You'll be able to use these four amiibo in The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Bardzo niefortunna ta podstawka z prawej. Of course you'll be able to use these in the DLC packs that you just saw, so please look forward to them. A to jest tragedia z tymi amiibo. This changes the game. Tych podstawowych nadal się nie da kupić. Bring people together. Play anywhere with anyone. If video gaming is a journey, then anywhere has to include a stop right here in LA during E3. This is Magic Week, where booths buzz and channels glow, tak przy okazji, where the niestety. Game worlds you've heard about suddenly spring into life. No, ale było kilka fajnych and this summer, bomb. A new kind of heated competition ignites right on Nintendo Switch. It kicks off later today with the Splatoon 2 World Inkling Invitational, which brings teams from the Americas, Europe, Australia, New Zealand, Splatoon. And Japan to see whose colorful skills are the best. Fine. Tomorrow, the Pokken Invitational Jutro will be held. Turniej z Pokena. You might recognize some of our 8 competitors who'll be duking it out in heated battles. Later on Wednesday, we'll see 8 players throw punches a w środę turniej ARMS. Sporo mają takich gier teraz fajnych pod turnieje, takie małe. Four of our players will be pros, and the other four will be E3 attendees who rise to the top. Cóż, ja wiem, czy mnóstwo, na pewno bardzo fajne rzeczy, na które ludzie czekali. We hope you'll accept the challenge. And no matter where you are, be sure to catch up with Nintendo Treehouse Live at E3. Na Treehouse, który będzie leciał, mają pokazywać troszkę więcej nowości. But now there are few more worlds left to visit on our journey before we land in the booth. O, jeszcze chwileczkę. Jeszcze mają coś do pokazania.
Mamy rabicy. Ubisoft is proud to announce its new Rabbids game, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, and it will be developed exclusively for the Nintendo Switch. Jest jedna z moich ulubionych gier E3 zdecydowanie. Unpredictable behavior will shine as they arrive in a reimagined and twisted Mushroom Kingdom. They will surprise you in this tactical adventure filled with combat and exploration. Mario and his friends will join them in an epic quest to put the kingdom back in order. Fajnie, że pokazali troszkę więcej gameplayu. We can't wait for you to play the game on August 29th. Nie mogę się tego doczekać. Mimo, że nie cierpię królików, to naprawdę podoba mi się pomysł na tę grę. Co jeszcze? F-Zero? Nie. Rocket League. Nie, to już było. Oczywiście z akcesoriami z Mario. Cross Network Play. Znowu zima 2017. We're extremely excited to announce that Rocket League is indeed coming to Nintendo Switch. We know that both the Rocket League and Switch communities have wanted it, and now we're going to release it, complete with cross-network support that lets you play against opponents on other platforms. Będzie, kurczę, multiplayer między platformami będzie, to jest super, bardzo dobrze dla Switcha. Look for Rocket League on Nintendo Switch this holiday. Bardzo fajnie. Tam ryjek teraz pewnie umiera z zachwytu, mój kumpel. On się jara strasznie Rocket League, gra tak półprofesjonalnie wręcz. I ma Switcha, więc... Na ten dinos. Czemu ma czapkę Mario? No, no jasne. Co ja patrzę? Ta gra wygląda coraz dziwniej z każdym kolejnym trailerem. Ten gruby hydra... A nie, pan żaba! Co? Co ja... Co ja widzę? Tu idzie ten chłopiec! No na pewno... No nie. No nie można powiedzieć, że skończyły im się pomysły. Kostiumy? Ej, fajna mechanika w sumie przejmowania. Była kiedyś taka gra, nazywała się Messiasz. Na tym samym polegała. Wygląda bardzo dziwnie, na sam nie wiem od... 27 października! Mua! Wreszcie oficjalna ukończona data, stabilna taka, nie tylko... Ktoś krzyczał, o mówili Holiday 2017, to na pewno znaczy, że w święta, czyli pod koniec grudnia. Ha. Ha, ha, kto miał rację? Ja miałem rację, że to znaczy zima. Okej. Czwarty kwartał. Kidoki.
To już po wszystkim w takim razie. Jeżeli więcej informacji takich mniejszych ma być też na Treehouse'ie, który przez następne 3 dni będzie leciał. Okej. O, cześć, no hello. Sprawdźmy w takim razie nasze bingo. Będę musiał panią uciszyć, przepraszam bardzo. Październik to nie jest zima, no 4. kwartał. To jest w branży zima. Październik, listopad, grudzień. To jest zima 2017. Okej, zobaczmy, co my mamy w naszym bingo. Nie ogłosili, niestety, przykro mi bardzo. Smash Brosów. Pokazali daty premiery. Nie było Muppetów, nie było Mario Party. Zaznaczę Pokémon Stars, bo nie powiedzieli, że to Pokémon Stars, ale ogłosili nową grę z Pokémonami na Switcha. Ludzie na to strasznie czekali. Było trochę Fire Emblem Warriors. Nie było nic online niestety, ani wirtualnej konsoli. No jeżeli weźmiemy, że nie, te Pokémony się nie liczą jako gra, która wyciekła, bo są mimo wszystko inne. Mieliśmy Metroida, więc Samus Aran dostanie nową przygodę. I w tej linii już niestety nie ma nic więcej. Indyków jakichś nie pokazali, ale Rocket League to indyk, więc załóżmy. I tak nie będzie bingo. Xbox One, jakieś tytuły z Xboxa, Rocket League jeszcze nie jest takie stare. Remake HD też nie pokazali żadnego. Another Kirby game, ku mojemu zdziwieniu. Mobilnego Zeldaka nie było, Robot Chicken nie było, SNESa, Animal Crossing, ale Reggie był gotowy, nie powiedział, że był gotowy, ale jest gotowy. Nawet jak go zaznaczę, nie powinienem. To i tak nie mamy bingo, niestety zabrakło nam smashów. Smashe wszystko zrujnowały. No dobrze, powiedzmy, że Skyrim jest stary i był na konsolę dawno. Nie był na Xboxa ani na PS4 3 lata temu, co prawda. Ale dobrze, i tak nie mamy bingo. Niestety, przykro mi, smutna sprawa. Nawet jeżeli byśmy założyli, że ten nowy Skyrim to jest HD remake, to dalej nie mamy, bo Zelda nie wyszła. Więc nawet jakbyśmy się mocno postarali, to niestety nie mamy bingo z Zeldy, nie mamy bingo z Nintendo. Ale konferencja, moim zdaniem, znaczy to nie była konferencja, nie? To był tylko taki króciutki pokaz gier i moim zdaniem, pokazują Mariana teraz, i moim zdaniem lepiej niż się spodziewałem. Mówili, żeby nie robić sobie wielkiej nadziei, że to będzie trwało tylko 20 minut, że nie planują pełnego directa. I tak pokazali kilka bomb. No nowy Metroid to jest to, o co ludzie prosili od lat przecież. Nowy Mario wygląda fajnie. Wstępne takie ogłoszenie, że powstają Pokémony na Switcha, żeby uspokoić fanów, którzy byli zawiedzeni Ultra, tymi nowymi Ultra, jak one się nazywały? Ultra Sun i Ultra Moon, prawda? Więc miło chociaż, że wspomnieli o tym, że dali znać, że coś się w tym temacie dzieje, żeby ludzie nie czuli się zawiedzeni. I coraz więcej powodów jest, żeby kupić tego Switcha, kurczę. Chociaż martwi, że nie skupiali się na 3DS-ie. Obiecywali, że będą wspierać 3DS-a. O, mamy gameplay z Mario. Obiecali, że będą wspierać 3DS-a, ale wygląda na to, że powolutku zaczynają się wycofywać z tego wsparcia. Coraz mniej gier. No Switch na pewno zajmie to miejsce, tym bardziej, że sprzedaje się naprawdę dobrze, chyba lepiej niż się Nintendo spodziewało. No ale co by tu dużo nie mówić, no ten 3DS ma już bodajże 6 lat, jeśli się nie mylę, więc to już jest kawał czasu jak na konsolę, tym bardziej przenośną. Więc ja jestem, szczerze powiedziawszy, miło zadowolony, zaskoczony tym, że pokazali tyle ciekawostek nowych, różnych rozmiarów. Bardzo interesujące i miałem bardzo niskie oczekiwania, może to dlatego. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami, zostawić was z gameplayem Mariana. Będzie go można dalej na tym kanale oglądać, więc jeżeli chcecie zostać i sobie dyskutować między sobą o tym, jak to wygląda, to zachęcam. No, ale ja na razie spadam cieszyć się nowymi ogłoszeniami. Moim zdaniem E3 w tym roku pod względem ogłoszonych gier było bardzo udane. Wiem, że nie każdy się z tym zgadza, ale ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczyłem bardzo wiele marek, które lubię i wiele IP, które chciałbym zobaczyć. Z moim zdaniem jak najbardziej w porządeczku w tym roku.
Więc dzięki za uwagę, miło, że dołączyliście do mnie i widzimy się ponownie jutro na maratonie Metal Gear Solid z Gremem, już nie na E3, więc zachęcam was do dołączenia o 21. Dobrej nocy, do widzenia i pa pa!